Cały świat jest prezentem od pana Boga. Stefanek wstał, jak zawsze, radosny i uśmiechnięty, nic jednak jeszcze nie zapowiadało, jak bardzo wyjątkowy będzie to dzień. W przedszkolu pani Matylda zaprowadziła dzieci na serduszkową łąkę, pokazywała im po kolei piękne kwiaty, żonkile, bratki, tulipany, róże. I wiele, wiele innych. Dzieci z radością wąchały każdą z roślinek i były pod wrażeniem ich piękna. Kilka minut drogi od łąki był wspaniały sad z różnymi owocami. Dzieci znały większość z nich, jabłka, gruszki, banany, pomarańcze porzeczki. Ale było jedno drzewo z owocami tak dziwnymi, że zwróciły uwagę wszystkich serduszek. Wyglądało jak duży kaktus, z którego gałęzi zwisały dziwne, czerwone ziemniaki. Co to jest, proszę pani? zapytał zdziwiony Stefanek z krzysem. Pani, widząc zainteresowanie dzieci, zerwała jeden z owoców i przekroiła go na pół. To bardzo wyjątkowa roślina, zwana smoczym owocem, która rośnie. W niewielu miejscach na ziemi, odpowiedziała poważnie pani Matylda. Po przekrojeniu w środku owocu znajdowała się jakby bita śmietana z czarnymi pestkami. W smaku natomiast przypominała troszeczkę kiwi z cukrem. Wszystkie dzieci chciały choć troszkę jej spróbować. W lesie pani Matylda. Najcieplejsze serduszko w krainie pokazała dzieciom również niektóre zwierzęta. Skaczącą radośnie po drzewach wiewiórkę, biegającego między liśćmi jeżyka oraz stukającego w drzewo dzięcioła. Dzieci były zachwycone całą przyrodą i z niechęcią wróciły do przedszkola. Chciałyby tak poznawać świat cały dzień. Już podczas drogi do domu w Stefanku pojawiło się pytanie. Wszystko, co widział, było takie wspaniałe. Ale skąd to się wzięło? Kto to wszystko przygotował? I dlaczego? Wiedział już, co zrobi. Jak tylko wróci do domu, od razu zapyta o to dziadka, który wie wszystko, co trzeba. Jak tylko wszedł do domu. Od razu wdrapał się dziadkowi na kolana i zaczął opowiadać o całym dniu. Dziadku, dziadku, muszę ci coś powiedzieć i o coś zapytać. Dzisiaj pani Matylda zabrała nas na wycieczkę. Poznaliśmy kwiatki, owoce, szczególnie taki dziwny zwany smoczym owocem, a potem byliśmy w lesie i widzieliśmy wiewiórkę i jeżyka i dzięcioła. Wszystko było takie piękne i wspaniałe, a ja się zastanawiam, dziadku, skąd się wzięły i kwiaty, i owoce, i zwierzęta, kto je przygotował i dlaczego? Stefanek aż zaczął sapać ze zmęczenia, tak szybko chciał opowiedzieć dziadkowi cały dzisiejszy dzień. Dziadek był pod ogromnym wrażeniem inteligencji swojego kochanego wnuczka i powiedział do niego z nieukrywaną dumą. Drogi Stefanku, zadajesz bardzo dobre pytania. Otóż wszystko, co dzisiaj widziałeś, stworzył sam pan Bóg. Stefanek otworzył oczy ze zdumienia. Pan Bóg? Zapytał zdziwiony Stefanek A kto to jest pan Bóg? I skoro stworzył to wszystko, to dlaczego to zrobił? I jaki on jest? Bo ja go nigdy nie widziałem, dziadku. Otóż, Stefanku, odpowiedział uśmiechnięty dziadek Pana Boga nie widać, ale to On stworzył wszystko, co widzimy, i również to, czego nie widzimy jak na przykład uczucia. Dziadku dziadku to jaki On jest? Otóż, Stefanku Pana Boga nie widać, ale pomimo to możemy jednak go poznać. Powiedz mi, co jest najpiękniejszego, co widziałeś w swoim życiu? Dziadku to oczywiście tęcza powiedział bez zawahania Stefanek Otóż, drogi Stefanku skoro tęcza jest tak piękna i wspaniała to Pan Bóg jest piękniejszy niż sto tęcz. Oczy Stefanka zrobiły się wielkie jak dwa smocze owoce. Naprawdę jest tak piękny, pomyślał. A co jest największe, co widziałeś? Dziadku, no oczywiście może. Również bez zawahania odpowiedział Stefanek. Otóż, drogi Stefanku, skoro może jest tak wielkie, to wyobraź sobie, że pan Bóg jest dużo większy niż wszystkie morza świata. Tym razem Stefankowi trudno było wyobrazić sobie kogoś tak wielkiego. A kto jest dobry, Stefanku? No, dziadku, pani Matylda jest dobra, ty jesteś dobry, mama jest dobra i tata też. Widzisz, Stefanku, mówisz o tym, że ja, mama, tata i pani Matylda jesteśmy dobrzy. To wyobraź sobie, że pan Bóg jest co najmniej sto razy lepszy, niż my wszyscy razem wzięci. Stefanek nie mógł tego pojąć To pan Bóg jest bardziej dobry niż dziadek mama i tata pani Matylda. I to tak razem wzięci? Ale on musi być dobry. Dziadku, dziadku, skoro Pan Bóg jest taki piękny, wielki i dobry, to ja bardzo go chcę poznać. Dobrze, Stefanku, pomogę Ci poznać Pana Boga. Powiem Ci jeszcze, że Pan Bóg Cię zna i tak bardzo Cię kocha, że zrobił Ci wspaniały prezent. Cały świat, wszystkie kwiaty, owoce, razem ze smoczym owocem oraz zwierzęta, są prezentem od Pana Boga dla ciebie. Stefanek był tak zachwycony opowiadaniem dziadka, że niczego więcej nie pragnął, niż spotkać i poznać bliżej Pana Boga. Jaki on musi być wspaniały, pomyślał. Szukasz ciekawych i wartościowych filmów dla dzieci? Odwiedź wiod.promyczek.pl